Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym magazynie Po prostu Wschód zastanowimy się, po co Władimir Putin organizuje gorące linie i czy w czasie ostatniej powiedział coś przełomowego przed wrześniowymi wyborami do Dumy. Przeniesiemy się też na Litwę. Kraj ten zmaga się z falą uchodźców i migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy są przepuszczani przez zieloną granicę przez białoruskie służby. A na koniec przyjrzymy się relacjom Chin i Rosji. Pekin i Moskwa przedłużyły traktat o przyjaźni i współpracy. Na początku tradycyjne podziękowania za wsparcie, tym razem dla pani Katarzyny i dla wszystkich innych moich patronów. A dziś składam szczególne podziękowania wszystkim moim słuchaczom, ponieważ mój podcast właśnie kończy rok. Dokładnie 2 lipca zeszłego roku ukazał się pierwszy odcinek Po prostu Wschód. Mam nadzieję, że przez te 12 miesięcy udało mi się wypracować formułę, która też państwu odpowiada. Jeśli mają państwo jednak jakieś sugestie, proszę śmiało pisać. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania tygodnia. Aleksandr Łukaszenka znów straszy zagrożeniem z Zachodu. W piątek oświadczył, że zamyka granicę z Ukrainą, ponieważ stamtąd przemycana jest broń. Mówił także, cytuję, o uśpionych komórkach terrorystycznych, w których tworzenie zaangażowani są Niemcy, Ukraińcy, Polacy, Litwini i Amerykanie. Wcześniej mówił o tym, że w stosunku do Angeli Merkel wysunie poważne oskarżenia. Aleksandr Łukaszenka powiedział, że rozmawiał z Władimirem Putinem, którego poinformował, że terroryści chcieli wysadzić w powietrze wykorzystywane przez Rosjan Centrum Łączności Floty Wojennej w Wilejce. O reakcji Władimira Putina nic nie wiadomo. Od czwartku na Ukrainie otwarto rynek ziemi rolnej. Na razie grunty mogą kupować tylko osoby fizyczne, będące obywatelami Ukrainy. W tych samych rękach początkowo będzie mogło znaleźć się maksymalnie 100 hektarów. Od 1 stycznia 2024 roku grunty będą mogły kupować też ukraińskie osoby prawne, do 10 tysięcy hektarów. Ze sprzedaży wyłączone są grunty państwowe i komunalne. Nie można też kupować ziemi w części kraju niekontrolowanej przez rząd w Kijowie. Kwestia sprzedaży ziemi obcokrajowcom ma być poddana pod referendum. Władze liczą, że dzięki realizacji reformy PKB zwiększy się o co najmniej 1,5%. W Rosji trwa walka z pandemią koronawirusa, w ostatnim czasie bowiem wzrasta liczba zachorowań. W związku z tym wprowadzono ograniczenia, na przykład restauracje i kawiarnie w Moskwie mogą odwiedzać tylko zaszczepieni. Poszkodowani są tutaj funkcjonariusze służb specjalnych, w tym Federalnej Służby Bezpieczeństwa, ponieważ nie mogą wygenerować odpowiednich kodów QR. Ich bazy danych są utajnione. W poniedziałek w Odessie rozpoczęły się międzynarodowe manewry wojskowe Sea Breeze 2021, największe w swej historii, czyli od 1997 roku. W ćwiczeniach biorą udział 32 kraje, 5 tysięcy wojskowych z 17 krajów NATO i partnerów sojuszu, a także 32 okręty, 40 jednostek lotniczych i 18 jednostek do zadań specjalnych. Wśród uczestników jest też Polska. Sąd w Mińsku skazał w piątek na 15 dni aresztu Kacjarynę Winnikową, absolwentkę Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. We wtorek w czasie wręczania dyplomów, mówiąc o zasadach, którymi powinni kierować się przedstawiciele tego zawodu, publicznie podziękowała prawnikowi Maksimowi Znakowi, uwięzionemu członkowi opozycyjnej Rady Koordynacyjnej oraz czworgu wykładowcom zwolnionym z powodów politycznych z uczelni. Jej przemowę uznano za formę demonstracji politycznej. W dodatku miała na sobie białą sukienkę z czerwonym paskiem. W środę Władimir Putin odpowiadał przez prawie 4 godziny na pytania Rosjan w trakcie gorącej linii. To zapewne ostatnie takie wydarzenie przed wrześniowymi wyborami do Dumy. O tym, skąd się wzięła ta tradycja i o czym mówił rosyjski prezydent, porozmawiam z doktorem Szymonem Kardasiem z Ośrodka Studiów Wschodnich i z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I jest pan także autorem książki Prezydent Online, napisanej wspólnie z Alicją Curanowicz i właśnie poświęconej gorącej linią Władimira Putina. Skąd się narodziła ta tradycja? Bo ona liczy już 20 lat. Właściwie chyba możemy powiedzieć, że to jest jubileuszowa gorąca linia. Pierwsza taka linia miała miejsce w roku 2001 i był to dość taki nieoczekiwany krok, jeśli weźmiemy pod uwagę jakby sposób komunikowania władzy ze społeczeństwem, nie tylko w Rosji, ale w ogóle w przestrzeni poradzieckiej, czy może nawet szerzej. Taki format jest jednak dość ekskluzywny, tak, że nagle przywódca
państwa siada i odpowiada na pytania kierowane przez społeczeństwo. Oczywiście filtrowane, dobierane, to ma charakter wyreżyserowany, co do tego nie ma oczywiście najmniejszych wątpliwości, że te pytania, które trafiają na antenę, one nie trafiają, rzecz jasna, przypadkowo, ale sam format jest rzeczywiście dość ekskluzywny. I warto też zwrócić uwagę na to, że to się, znaczy ta linia jako pewien instrument polityki wewnętrznej, on miał spełnić swoje zadanie jakby z punktu widzenia wzmacniania tej legitymacji władzy, nowej władzy, która się w Rosji pojawiła, czyli władzy Władimira Putina i całego jego pomysłu na państwo, tak, budowania tego pionu władzy. No w tym kontekście oczywiście ten instrument jako wówczas nowatorski, taki ekskluzywny, no niewątpliwie wpisywał się w to instrumentarium, które wzmacnianiu legitymacji reżimu miało służyć. No tak, ale po tych 20 latach wychodzi na to, że właściwie ta gorąca linia pokazuje stan, w jakim jest Rosja, gdzie prezydent musi się zajmować takimi rzeczami jak przedłużenie rury czy gazociągu do czyjegoś domu, czy też cenami na produkty spożywcze w sklepach. To jest no, trochę chyba śmieszne i to jakby pokazuje rzecz odwrotną od zamierzonej. Nie pokazuje Rosji jako państwa sukcesu, a wręcz przeciwnie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest pewien stały element tych linii, które Władimir Putin od 20 lat odbywa z narodem. To znaczy zajmowanie się takimi bieżącymi sprawami Rosjan, realnymi problemami, które dotyczą czy ludności zamieszkującej poszczególne regiony, czy też pewnych problemów, które wykraczają poza kontekst regionalny, tak? Czyli mają charakter ogólnokrajowy, było stałym elementem. I to miało służyć i ma nadal, mam wrażenie, służyć temu, by pokazać, że to nie jest tak, że władza jest odizolowana, że jest wyalienowana ze społeczeństwa, że nie ma świadomości, czym żyją przeciętni Rosjanie i z jakimi problemami się borykają. I oczywiście my możemy się uśmiechać, kiedy słyszymy, że Władimir Putin widzimy, jak Władimir Putin skrupulatnie notuje, że gdzieś tam nie dochodzi gaz i w związku z tym potrzebna jest jego indywidualna interwencja, ale jednocześnie tak było zawsze podczas tych linii z narodem, że jakby miało to służyć pokazaniu temu, że władza jest absolutnie świadoma tego, jakie są problemy współczesnych Rosjan, bo to spektrum spraw, których dotyczą pytania, one właśnie jakby zawsze starają się ogarniać te rzeczy, które rzeczywiście są na agendzie wewnętrznej, które przez samych Rosjan są w danym momencie postrzegane jako istotne. I to, co jest oczywiście, tu można dodać takim elementem czasami istotnie humorystycznym, to to, że często poza jakby zajmowaniem się tymi problemami, które no wykraczają poza kontekst regionalny, Władimir Putin też robi takie propagandowe zagrywki, rozwiązując jakiś bardzo konkretny problem, nie wiem, konkretnego człowieka, tak, który zawsze marzył o tym, żeby, jakieś dziecka, które marzyło zawsze o tym, żeby dostać coś w prezencie, albo na przykład, że w jakiejś miejscowości, nie wiem, brakuje placu zabaw i tak dalej, i tak dalej. Zawsze są to też jakieś takie konkretne sprawy, które są na antenie załatwiane, ale niezależnie od tego właśnie chodzi o to, żeby pokazać, że władza wie, rozumie i mało tego, zamierza coś z tym robić. A czy coś przez te 20 lat się zmieniło w tym formacie tego właśnie spotkania Władimira Putina z narodem? Czy może pojawiły się jakieś nowe wątki, nowe rozwiązania? Przypuszczam, że no w sferze technologicznej na pewno się coś nowego pojawiło. Teraz były pytania zadawane przez internet. Co prawda ten internet szwankował, ale jednak było. Ale czy coś się zmieniało właśnie w tym formacie? Czy on był jakoś modernizowany? Jeśli chodzi o zmiany, no to oczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, one dotyczą przede wszystkim tego aspektu technologicznego. To znaczy na przestrzeni tych 20 lat pojawiły się nowe kanały komunikacji, które oczywiście w ramach tej linii Putina z narodem są wykorzystywane, czyli nie tylko już jakby łączenia telefoniczne, czy możliwość zadawania pytań przez osoby znajdujące się w studiu, jakby starannie wcześniej oczywiście wyselekcjonowane, ale też właśnie za pomocą, nie wiem, SMS-ów, czy za pomocą jakichś filmików, które ludzie nagrywają o nas i wysyłają i te filmiki są następnie odtwarzane, jakichś połączeń wideo, których też w tym roku mieliśmy całkiem sporo. One zresztą czasami były bardzo zabawne, bo było wyraźnie
wyraźnie widać, że osoby odczytują pytania gdzieś wcześniej napisane i gdzieś wyświetlone, bo ten wzrok często uciekał z punktu kamery albo na lewą, albo na prawą stronę. Ale tak, ale ten jakby to instrumentarium, poprzez które można się komunikować i te pytania zadawać, to jest niewątpliwie coś, co się pojawiło jako nowum. I po drugie, jeśli idzie o tematy, no oczywiście te tematy ewoluowały jakby biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację wewnętrzną w samej Rosji, ale też zagadnienia, które były istotne jakby z punktu widzenia agendy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Więc na przykład gorące linie, które odbywały się po roku 2014, siłą rzeczy były bardzo mocno, czy pojawiało się w nich bardzo mocno kwestie ukraińskie, kwestie krymskie, szczególnie ta pierwsza linia właśnie w 2014 roku tuż po aneksji Krymu, tam było bardzo dużo pytań poświęconych Krymowi i związanych z tą operacją aneksyjną. A więc ta treść, ona zwykle korelowała z tym, co aktualnie pojawiało się jako ważne jakby z punktu widzenia agendy polityki wewnętrznej czy zagranicznej Federacji Rosyjskiej. No w tym roku też była mowa o Ukrainie, ale czy w ogóle pojawiły się jakieś ważne i istotne deklaracje, bo to jest jednak rok wyborczy. No, wiele osób chyba spodziewało się, że prezydent Władimir Putin powie coś ważnego, będzie zabiegał o głosy wyborców przed wyborami. Właśnie, wielu się spodziewało, bo wydawałoby się, że powinno być to naturalne, natomiast tegoroczna linia była w moim przekonaniu jedną z najnudniejszych linii, jaką Władimir Putin odbył do tej pory z narodem. Mimo, że nie była wcale aż tak krótka, bo trwała 3 godziny i 42 minuty, zadano niecałe 70 pytań, znaczy zadano, przepraszam, 2 200 000, około 2 miliony 200 tysięcy pytań. Władimir Putin udzielił odpowiedzi na niecałe 70, według oficjalnych danych na 68. Natomiast nie pojawiło się w tych odpowiedziach właśnie nic rewolucyjnego, bo wspomniana przez pana redaktora Ukraina, w zasadzie Władimir Putin powtórzył pewne slogany, do których nas przyzwyczaił, że niewpisana została Ukraina do grona państw nieprzyjaznych, dlatego że trzeba rozróżniać kierownictwo polityczne, czyli władze państwa od społeczeństwa, które ma inne nastawienie do Rosji i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakieś wywody historyczne, jakby tradycyjnie pokazujące, że tutaj te więzi historyczne były zawsze silne i że należy o tym pamiętać. Mało tego, zapowiedział artykuł specjalny w tej sprawie, o może to było taką. Władimir Putin lubi pisać artykuły i w związku z tym zapowiedział kolejny artykuł, tym razem właśnie poświęcony tym kwestiom, który powinien się jakoś w najbliższym czasie pewnie pojawić. No ale w sensie treści nie było to nic nowego. Jeśli idzie o agendę wewnętrzną, no właśnie, z jednej strony wydawałoby się, że wybory, a więc tak spodziewano się, że być może padną jakieś poważniejsze obietnice, jakieś tutaj takie propagandowe zagrywki związane bezpośrednio z kontekstem wyborczym. Tymczasem ten przekaz był taki dość jałowy. Oczywiście odnotowanie wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, konieczność kontynuacji szczepień, konieczność udzielania wsparcia socjalnego na różnym poziomie, różnym grupom społecznym, no i podkreślanie, i to jest coś, co też znowu jest takim elementem konstans, podkreślanie tego, że kluczowa jest stabilność, czy stabilizacja wewnętrzna, jako warunek w ogóle pomyślności Rosji, co jest oczywiście sygnałem wskazującym, że Kreml oczywiście nie zamierza dokonywać żadnych jakichś korekt dotyczących funkcjonowania systemu, czy to w wymiarze systemu władzy, czy w wymiarze polityki gospodarczej, czy polityki socjalnej, a więc konstans. Jeżeli chodzi o te wybory, o których mówiliśmy, czy to, że prezydent Władimir Putin mało o nich mówi, świadczy o tym, że może zaszkodzić potencjalnym kandydatom, czy wręcz przeciwnie, że czuje się bardzo pewny tego, że jedna Rosja wygra i właściwie to, co teraz robią władze, czyli to dokręcanie śruby, przyniesie jakiś efekt we wrześniu i tak naprawdę będzie wystarczyło tam kilka głosów dorzucić i właściwie i wygraną ma się już w kieszeni. Myślę, że Kreml właśnie bardzo na to liczy, że społeczeństwo zostanie utrzymane w takim stadium apatii, bo po tych akcjach właśnie represyjnych, które obserwowaliśmy, czy wobec Nawalnego, czy wobec środowisk opozycyjnych skupionych wokół Nawalnego, czy szeregu różnych innych organizacji opozycyjnych, które funkcjonują w Rosji, plus działania zmierzające do zaostrzania też, jakby kolejnego zaostrzania, czy kolejnej fazy zaostrzania tego prawodawstwa wewnętrznego, to wszystko ma służyć temu, by społeczeństwo spacyfikować, by utrzymać właśnie na takim poziomie apatii, by krótko mówiąc te wybory
przeszły no najspokojniej, jak to tylko możliwe, by były tak naprawdę czymś, czym jest też sama gorąca linia, tak? Pewnym rytuałem, bo wszyscy się przyzwyczaili, że ta linia jest i ona się odbyła, tak? Możemy ją oczywiście bardziej lub mniej krytycznie oceniać, ale ona weszła do tego krajobrazu politycznego i jest pewnego rodzaju rytuałem. Takim rytuałem też niestety stają się wybory, gdzie oczekiwane przez Kreml wyniki zostaną najprawdopodobniej osiągnięte, a te wszystkie działania, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, mają służyć temu, by oczywiście społeczeństwo przyjęło te wyniki z jakimś takim no, spokojem, czyli krótko mówiąc, aby uniknąć jakichś większych protestów na ulicach. I na razie no, niestety nic nie wskazuje na to, by ten zamysł Kremla miał się we wrześniu nie powieść. A czy my coś wiemy o tych pytaniach, które nie zostały zadane? Dlatego, że właściwie patrząc z drugiej strony, to można dojść do wniosku, że to jest taki dość duży sondaż, który prowadzi Kreml, zachęcając właśnie do przesyłania tych pytań, czyli w dość dużym stopniu właściwie bada nastroje społeczne. Jeżeli pan mówi, że 2 200 000 pytań zostało przysłanych, a 68 tylko się pojawiło na antenie. Z pewnością tak, dlatego że kiedy spływa do bazy, a jeśli popatrzymy na dane statystyczne z ostatnich kilku lat, tak, to regularnie przekraczana jest ta liczba 2 000 000 pytań, które spływają do bazy, tak? W roku 2019 to było ponad 2,6 miliona, w roku 2018 2,3 miliona, a więc to jest regularnie dość duża liczba pytań. I ona oczywiście jest dla Kremla z pewnością ważna jakby w kontekście no, identyfikacji tych różnych gorących punktów, czy takich punktów problematycznych, które się pojawiają, jest z pewnością użyteczna jakby z punktu widzenia planowania pewnej strategii, nie wiem, pacyfikowania jakichś poważniejszych takich ognisk zapalnych, które się mogą pojawić jakby w kontekście haseł będących przedmiotem tych pytań i to z pewnością jest rzecz istotna. Kiedyś jeden z rosyjskich ekspertów powiedział, że Kreml nie tak bardzo jest zainteresowany lekturą oficjalnych wyników głosowania, które się pojawiają w wyborach do Dumy czy w wyborach regionalnych różnej maści, jak sondażami i to raczej tymi, które są przeprowadzane przy użyciu instrumentów no, niekoniecznie podawanych do publicznej wiadomości, że to jest z pewnością coś, co z punktu widzenia Kremla ma charakter pierwszorzędny. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście obecne elity są w pierwszej kolejności zainteresowane przetrwaniem tego reżimu i utrzymaniem jego stabilności. W związku z tym jakby identyfikacja takich punktów, które mogą stanowić zagrożenie dla stabilności systemu, to są z pewnością elementy znajdujące się na szczególnym radarze. I nie ulega wątpliwości, że taka bezpośrednia linia i to, że jest możliwość jakby skatalogowania różnych pytań, które się pojawiają, jest też z pewnością formą jakby identyfikacji takich punktów problematycznych, które potem władza oczywiście może chcieć skutecznie zawczasu pacyfikować albo przynajmniej jakby podejmować takie kroki, które oczywiście mogłyby neutralizować różne zjawiska mogące być w percepcji Kremla zagrożeniem dla stabilności systemu. No i nie należy zapominać, że Kreml też ma własne służby socjologiczne, które też analizują nastroje. Tak. Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze na koniec pozwolę sobie przytoczyć komentarz ukraińskiego prezydenta do słów Władimira Putina o tym, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Gdybyśmy byli jednym narodem, to w Moskwie najprawdopodobniej byłyby w obiegu hrywny, a nad Dumą Państwową powiewałaby żółto-niebieska flaga. Tak powiedział Wołodymyr Zeleński. Litwa zmaga się z falą nielegalnych imigrantów. Codziennie z tego kraju napływają informacje o kolejnych grupach kilkudziesięciu osób przybywających przez zieloną granicę z Białorusi. Wcześniej Aleksandr Łukaszenka groził, że nie będzie chronił unijnej granicy przed nielegalnymi przybyszami i kontrabandą narkotyków. Moim gościem jest dr Marta Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Według danych z czwartku w tym roku na Litwę z Białorusi próbowały przejść 672 osoby. Jest to 8 razy więcej niż w całym zeszłym roku. Strona litewska otwarcie obwinia tutaj stronę białoruską. Czy rzeczywiście możemy stwierdzić, że Aleksandr Łukaszenka
postanowił naszkodzić Unii Europejskiej, nie strzegąc granicy. To znaczy, możemy podejrzewać, tak? Natomiast rzeczywiście te wypowiedzi władz litewskich są dosyć ostre, tak? Oni twierdzą, że mają i MSW, i MSZ litewski twierdzą, że mają na to bezpośrednie dowody, że zaangażowana jest w to państwowa firma turystyczna, jakoby rzekomo też przyjają temu białoruscy pogranicznicy, no ale to wiemy tylko oczywiście ze strony litewskiej, strona białoruska temu zaprzecza. No ja myślę, że jest to prawdopodobne, chociaż szczegółów tego no, nie poznamy, ponieważ no, nie ma jak ze strony białoruskiej w jakikolwiek sposób wyśledzić. Aleksander Łukaszenka to nie jest jakby nowa rzecz, to znaczy to jest nowa rzecz w tym roku, natomiast on wielokrotnie w sytuacji kryzysów politycznych z Unią Europejską groził, tak, jakby używał rzeczywiście tej migracji jako takiego narzędzia, tak, walki z Zachodem. I w 2010 i wcześniej jeszcze również były takie i nie tylko werbalne groźby, ale też właśnie jakby poluzowanie granic białoruskich przez władze białoruskie. Teraz dotyczy to Litwy, dlatego że granica białorusko-litewska, tak się domyślam, że o to chodzi. Rzeczywiście po pierwsze nie ma tam, tak jak na tej granicy polsko-białoruskiej, tej systemy, tak, czyli tego tak dawnego mechanizmu zasieków, jam i tak dalej, tak. Ona przebiega przez teren bardzo zalesiony. No i nie ma też naturalnych jakby tak, na przykład Bóg, tak, nie biegnie jak po części granicy polsko-białoruskiej, jest bardzo zalesiony i mało zamieszkany, więc rzeczywiście wydaje mi się, że tam dosyć prosto jest przekroczyć przez zieloną część granicy i to jest, no i Mińsk jest 120 kilometrów od granicy, tak, czyli to jest rzeczywiście najprostsza droga dla migranta, który przylatuje właśnie, no tak jak donoszą media, mieliby to być migranci z Syrii czy z Iraku, którzy przylatują i przekraczają granicę nielegalnie. Natomiast w zasadzie jeszcze ważną kwestią jest to, że to bardzo często mogą być uchodźcy, tak? To mogą być osoby, które rzeczywiście uciekają ze swoich krajów w obawie przed prześladowaniem i też tutaj bym apelowała właśnie jakby o taki szacunek dla tych ludzi. Nie wiemy, jakie motywacje nimi kierują. Też dlatego też oni niekoniecznie muszą, no nie znam dokładnie litewskich przepisów granicznych, mogę tutaj tylko tak pospekulować, niekoniecznie muszą przekraczać tą zieloną granicę, gdyby chcieli zostać na Litwie, a po prostu starać się o azyl uchodźcy, tak, na granicy i władze litewskie nie powinny im z automatu jakby odmówić, powinna rozpocząć się procedura o ten status uchodźcy, tak. Natomiast jeśli przekraczają przez zieloną granicę, to by pewnie oznaczało, że nie chcą na Litwie się jakby zarejestrować, tylko chcą dalej iść do innych krajów Unii Europejskiej. Być może są wprowadzani w błąd przez przewodników ze strony białoruskiej. Jeszcze jedna kwestia, która była ważna w tym tygodniu, to jest decyzja, którą ogłosił MSZ w Mińsku. Oświadczył, że rozpoczyna procedurę wstrzymania obowiązywania umowy o readmisji, umowy z Unią Europejską. Ona przewiduje, że nielegalny imigrant czy uchodźca zatrzymany w państwie Unii Europejskiej jest odsyłany do kraju, z którego przybył. W tym przypadku chodzi o Białoruś. Czy to rzeczywiście bardzo utrudni te procedury transgraniczne między Unią Europejską a Białorusią? Absolutnie, to znaczy w tej sytuacji Litwa oczywiście może spróbować odesłać tych ludzi do Syrii lub do Iraku. Nie wiem, jakie są teraz zasady, tak? No bo do Iraku pewnie już są niestety tak, takie sytuacje. Ze Syrią nie jestem pewna, wydaje mi się, że to nadal jest kraj niebezpieczny i jest zakaz jakby odsyłania poszukiwaczy azylu, tak, do Syrii. Więc dotychczas było tak, że rzeczywiście jeśli władze litewskie i dlatego jakby tyle lat właśnie Unia Europejska walczyła o podpisanie tej umowy o readmisji z Białorusią, ponieważ na Białoruś jest krajem tranzytowym. Jeśli władze litewskie w szybkim okresie po jakby po ujawnieniu tego nieuregulowanego migranta dostarczą dowodów, że on przeszedł nielegalnie przez granicę, to władze białoruskie jakby są z automatu zobowiązane do przyjęcia tej osoby, tak? Nie wiem, jak długo ta procedura będzie trwała, czy to już zaczęło działać, czy to być może przepisy teraz już nie mają znaczenia, bo władze białoruskie też robią co chcą, tego nie wiem. Wcześniej nie było może umów, ale były jakieś takie procedury też graniczne przestrzegane, polsko-białoruskie czy polsko-litewskie. Na pewno dotyczyły własnych obywateli, ale też mogło być, że obywateli krajów trzecich. Teraz to wszystko przestanie działać, czyli rzeczywiście Litwa musi przyjąć tych ludzi, no i tyle, i rozpatrzyć ich wnioski. A były takie przypadki wcześniej, że któreś z państw zrywało tę umowę o readmisji? Nie słyszałam. Nie słyszałam, żeby zrywały. Było raczej, były takie, nawet Turcja, jeśli chodzi o ten kryzys migracyjny 2015 roku, to były takie, no powiedzmy, rozgrywki, tak? To znaczy, że niby działa, ale nie przestrzegamy, rozluźniamy, coś takiego, tak, tego łapiemy, tamtego nie łapiemy.
to się zdarzało, ale żeby tak oficjalnie, to nie. Dotychczas te kraje trzecie raczej się wywiązywały z tego i czasami też zarzucano Unii Europejskiej właśnie zawieranie takich umów z krajami bandyckimi, bo należy pamiętać albo Unii, albo krajom unijnym, że była przecież włosko-libijska umowa jeszcze za czasów Kaddafiego i ona działała, tak? I Kaddafi bynajmniej jej nie zerwał. My tutaj mówimy o tych uchodźcach, czy też migrantach z Iraku, z Syrii, ale spośród tych 672 osób, o których mówią Litwini, 44 to są obywatele Białorusi. Czy my możemy powiedzieć, że ta granica z Litwą jest jedną z niewielu szans obecnie dla białoruskich uchodźców, też politycznych, żeby wydostać się z kraju? No myślę, że tak. Mnie przede wszystkim rzeczywiście zastanawia ten udział władz białoruskich, tak, w wypychaniu tych ludzi. To pewnie wymagałoby jakby większych rozważań, dlatego że natura systemu białoruskiego jest raczej taka, że owszem, wypychają powiedzmy takie jednostki, które są im, których się boją, powiedzmy politycznie niepotrzebne, jak na przykład działaczki Związku Polaków na Białorusi, ale zasadniczo to nie jest kraj, który pomaga emigracji, a wręcz odwrotnie. Należy pamiętać, że w grudniu właśnie ubiegłego roku weszły w życie drakońskie przepisy, które w zasadzie uniemożliwiają wszelkie wyjazdy rzekomo z powodu COVID-u, tak, obywatelom Białorusi, więc jakby to trzeba byłoby się zastanowić, ja nie wiem, kim są te osoby. No, granica polska tak samo, ale to jest bardzo trudno, dlatego że żeby władze białoruskie wypuściły taką osobę legalnie, to ona musi posiadać albo zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę w Polsce, tak? Inaczej jakby nie może przekroczyć granicy lądowej, może lecieć samolotem przez Rosję, już chyba kanały przez Ukrainę też są zamknięte, więc jest to bardzo skomplikowane w tej chwili. Czyli my możemy przyjąć, że te osoby, które przekraczają zieloną granicę, Białorusini, obywatele Białorusi, to najprawdopodobniej są ci, którzy by chcieli uciec z kraju, ale boją się, że zostaną zatrzymani po stronie białoruskiej, tak? Na granicy, nie wiem, z Ukrainą, czy z Litwą, czy z Polską. Tak, mi się wydaje. Znaczy nie wiem, to jest bardzo ciekawe, to jest nawet zjawisko, bo dotychczas obywatele Białorusi raczej nie korzystali, którzy są, no też nie chcę jakimś stereotypami powiedzmy operować, ale nie są znani z tego, żeby przekraczali granicę zieloną stroną, tak? To znaczy raczej starali się szukać legalnych mechanizmów wyjazdu z kraju. Więc to rzeczywiście być może świadczyć o desperacji tych osób. No mieliśmy takie przypadki chyba ludzi, którzy na Ukrainę uciekali przez zieloną granicę i to działaczy politycznych, którzy się obawiali. Ale tam nie ma granicy, tak jakby, a tutaj jednak jest, tak? To jest granica unijna, też inne przepisy, inna kara ewentualnie też, tak? Znaczy Ukraińska rzeczywiście jest taka. Bardzo często było tak, że grzybiarze nie wiedzieli, gdzie jest granica. Tak. Dobrze, ale porozmawiamy jednak o tych uchodźcach, którzy docierają na Litwę i do Polski. Pani też się zajmuje badaniem tych uchodźców w Polsce, w naszym kraju. Jaki jest nasz stan wiedzy o tych ludziach? To znaczy, czy my wiemy dokładnie, jakie są ich motywacje? Czy to są motywacje w przeważającej liczbie polityczne, czy też może ekonomiczne? I przede wszystkim, czy dla tych ludzi Polska jest końcowym krajem migracji? Czy oni planują dalej też jechać na zachód? I kolejne pytanie, czy oni w ogóle rozważają ewentualny powrót na Białoruś w przypadku zmiany reżimu? To znaczy ja mogę tylko trochę hipotetycznie odpowiedzieć na to pytanie, bo ja rzeczywiście tym się zajmuję szerzej i w tej chwili robię takie większe badania na ten temat, ale na razie mam tylko jakby szczątkową wiedzę, więc mogę podzielić się paroma hipotezami. To znaczy ogólnie jakby drugą taką cechą charakterystyczną Białorusinów było to, że oni bardzo rzadko jednak prosili właśnie o status uchodźcy w innych krajach, zarówno podczas kryzysu 2010 roku, jak i podczas kryzysu ubiegłego roku. Czyli większość obywateli Białorusi, powiedzmy, można oszacować, że to jest koło 120 tysięcy, tak bym powiedziała, ponieważ jest 58 tysięcy na oświadczeniach i te 30 parę tysięcy właśnie na stałym lub na czasowym pobycie, więc większość to są osoby albo, które tutaj właśnie otrzymały zezwolenie na pracę czy oświadczenie umożliwiające im pracę, albo właśnie bardziej już stały pobyt związany z kartą Polaka. Jest oczywiście grupa studentów. No i jeśli chodzi o tak najszerzej ochronę międzynarodową, to w tym roku takich osób było 520, więc to są nadal ciągle nieduże liczby. No wiadomo, że status uchodźcy jest niekorzystny w tym sensie, że w trakcie, i to dla każdego jakby cudzoziemca, w trakcie tej procedury nie można pracować, tak? Więc raczej zarówno Białorusini, jak i inni cudzoziemcy starają się nie aplikować. Jeśli już aplikują, no to rzeczywiście mają powody, nie mają innej możliwości, na przykład po prostu uciekają bez środków do życia i to jest jedyna możliwość, żeby w Polsce zostać. Słyszałam,
znowu zobaczymy, tak, od respondentów, z którymi rozmawiałam, że rzeczywiście coś może się stać. Chyba dotychczas Białorusini wierzyli, że się zmieni i raczej byli takiej wyczekiwali. Zarówno ci Białorusini, którzy mimo wszystko przyjechali do Polski, ale na przykład no nie mieli jakiejś tam, nie byli w jakimś tam czarnym spisie, tak, białoruskim, jak i ci, którzy tam byli. Ale no jednak no, rok to jest dużo i te represje, fala represji się nie zmniejszyła. Podobno właśnie być może na jesieni może ruszyć kolejna fala rodzin z dziećmi. Myślę, że oni nie będą się ubiegać o status uchodźcy. Należy pamiętać, że mamy, Polska stworzyła te mechanizmy właśnie wiz humanitarnych, no i ten program Business Harbor, gdzie już 8 tysięcy osób, czyli właśnie specjalistów, otrzymało wizy, tak? Ale ja nie mam danych, ile z tych osób przyjechało do Polski. Tym niemniej to jest jakby takie mechanizmy sprzyjające osiedleniu właśnie rodzin z dziećmi, ponieważ dają też jakieś, są też środki na to, żeby się tu zagospodarowało. Czyli to jest inna migracja niż ukraińska, tak? To nie jest migracja, która ma charakter taki wahadłowy, trochę tu, trochę tam. Właśnie zupełnie inna. Także nawet wcześniej była inna. To znaczy, o ile w przypadku Ukraińców, tych, którzy posiadają dokumenty pobytowe, to jest 80% to jest pobyt czasowy, to u Białorusinów jest dokładnie odwrotnie, to jest pobyt stały. To wynika przede wszystkim właśnie wielkości jednak mniejszości polskiej na Białorusi i rozpowszechnienia tego mechanizmu karty Polaka, jakby tak się tradycyjnie utarło, a teraz także z tych programów właśnie specjalnych, dedykowanych, ale poza tym też no nie da się już czasowo, jak mówię, Białorusin, jeśli nie lata samolotem, a nie może latać samolotem teraz, to może przekroczyć granicę raz na 180 dni, nawet jeśli ma pobyt w Polsce i jest jakby obywatelem Białorusi, tak? Znaczy nie da się wahadłowo być migrantem białoruskim wahadłowo. No tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak część tych Białorusinów, jeżeli się zdecyduje, pojedzie na przykład na wakacje na Białoruś i jak będą wracać do Polski, bo z tego co wiem, to niektórzy się po prostu obawiają, że nie zostaną wypuszczeni przez reżim właśnie ze swojego państwa. Doktor Marta Jaroszewicz, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję bardzo. Dziękuję. W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał online z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Wspólnie ogłosili przedłużenie traktatu o przyjaźni i współpracy między obydwoma państwami. Moim gościem jest dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Traktat wygaśnie w lutym przyszłego roku, ale zostanie automatycznie przedłużony o kolejne 5 lat. Tak mówił przynajmniej Władimir Putin. Co zawiera ten dokument? Jest to traktat, który został podpisany w 2001 roku na 20 lat, no i teraz zostaje przedłużony na 5 lat. No i to jest traktat, który wówczas, jak był podpisywany, on podsumowywał nie najgorszą dekadę lat 90. w relacjach rosyjsko-chińskich. No i on był takim prawnym umocowaniem zdobyczy tej dekady. Dobrosąsiedzkich jednak relacji, co nie zawsze było normą w stosunkach Rosji z Chinami, wzajemnego uznawania granic, z wyjątkiem 3 wysp tam. To nie jest oczywiście w traktacie napisane, natomiast kwestia granic została zamknięta 3 lata po podpisaniu traktatu. Takie podstawowe jakby zasady relacji rosyjsko-chińskich, między innymi nieingerencja w sprawy wewnętrzne, to jest dość istotne dla obu tych państw. Traktat jest pisany językiem dość ogólnym, to znaczy jego język jest dużo bardziej taki umiarkowany niż często oświadczenia rosyjsko-chińskie. Rosja i Chiny lubią co pewien czas, przynajmniej raz na rok, a często częściej publikować wspólne oświadczenia, komunikaty, deklaracje i tak dalej. I tutaj w tym traktacie ten język tego traktatu jest dużo bardziej stonowany, taki konserwatywny w pewnym sensie niż język tych deklaracji. Natomiast co do tego przedłużenia o kolejnych 5 lat, no to jest też taka decyzja dość bezpieczna, dlatego że ten traktat no, w dużej mierze mówi o wszystkim i o niczym, więc nie jest to jakaś bardzo wiążąca rzecz dla obu stron. Dużo ciekawsze byłoby, gdyby wynegocjowali nowy traktat, no ale widać się na to nie zdecydowali, poszli po linii najmniejszego oporu i przedłużyli po prostu ten traktat o kolejne 5 lat, no więc taka znowu trochę zachowawcza decyzja. Tak, ale przez te 20 lat się wiele zmieniło. Ja sobie popatrzyłem na produkt krajowy brutto Chin, który w 2001 roku on był 4-krotnie większy niż Rosji, a w zeszłym roku już 10-krotnie, więc jakby dysproporcje między tymi dwoma państwami znacznie się pogłębiły i świat też się zmienił. Więc skąd właśnie taka decyzja, jak pan powiedział, pójścia po linii najmniejszego oporu? Obie stolice, i Pekin, i Moskwa, doskonale znają te dane, doskonale wiedzą o tym, a jednocześnie ani Chińczycy tego nie wykorzystują za bardzo, swojej rosnącej przewagi, dlatego że
chiński smog jest wyraźnie przytłacza już rosyjskiego niedźwiedzia, czy też odwrotnie, rosyjski niedźwiedź jest w coraz większym cieniu chińskiego smoka. Natomiast Chińczycy wciąż wobec Rosji, to jest istotne, wciąż się charakteryzują cechą umiarkowania. Jeżeli od co najmniej 2 lub 3 lat możemy doświadczać na świecie tak zwanej wilczej dyplomacji Chin, czyli coraz bardziej asertywnych Chin i też w wersji retorycznej i jak najbardziej konkretnej, tak to nie dotyczy Rosji. To znaczy Chińczycy wciąż nie wykorzystują swojej miażdżącej przewagi nad Rosją, a Rosja z kolei, no to jest korzystne oczywiście dla niej, nie zauważa tej jakby, czy oficjalnie oczywiście nie zauważa, bo realnie zauważa, natomiast oficjalnie nie zauważa tej miażdżącej przewagi chińskiej, no więc obie strony uprawiają taką grę pozorów, w której to grze pozorów uważają siebie za równych sobie, za równe sobie mocarstwa, co więcej światu taką narrację prezentują, że te stosunki między nimi, ten związek rosyjsko-chiński jest modelowym przykładem relacji między mocarstwami. No i oczywiście to nie jest prawda i to jest bardzo sprawna propaganda, ale ona jest bardzo korzystna dla obu stron, dlatego że ona ukrywa właśnie tą asymetrię na rzecz Chin. No i dzięki temu obie strony, i wilk jest syty, i owca cała. Natomiast dlaczego nie przedłużyli traktatu? No bo być może w tym nowym traktacie no już by się znalazły jakieś elementy wskazujące na tą przewagę chińską, no a tego zdecydowanie by Rosja nie chciała. No bo jakby nie spojrzeć od czasu upadku Związku Radzieckiego, kiedy zaczęły się relacje rosyjsko-chińskie, czy wznowiły się, bo oczywiście istniały wcześniej przed ZSRR, no to jednak były te państwa mniej więcej równe sobie na świecie. No mniej więcej, jeżeli możemy tak porównywać. No a od tego czasu Chiny poszły mocno do przodu, a Rosja tak trochę do przodu, trochę do tyłu. No i ta przewaga jest wyraźna, dlatego w trosce o to, żeby zachować obecny stan, pozostawiono, przedłużono na 5 lat ten traktat, nie tworząc nowego. Jednocześnie jest to bardziej elastyczne, no bo jakby mieli nowy traktat, no to byłoby to bardziej związane się prawnie, a tak jest bardziej elastycznie, a obie strony lubią być elastyczne. Czy my możemy powiedzieć, że Chiny to jest taki pewien wzorzec idealny dla władz na Kremlu, jak powinno rozwijać się państwo, czyli mamy silną władzę, z drugiej strony mamy bardzo dobrze rozwijający się przemysł. Dlaczego, jeżeli tak jest, że rzeczywiście dla Rosji jest to wzór, Rosji nie udało się pójść tą drogą? Jak najbardziej jest to wizja kusząca dla Rosji. Ten państwowy kapitalizm, czy te państwo rozwojowe, jak to się fachowo nazywa, chińskie, to oczywiście jest też model wcześniej w Japonii stosowany i w kilku innych miejscach azjatyckich. Oczywiście w każdym ze swoją specyfiką, natomiast jest to kusząca propozycja, dlatego że Chiny są państwem, które jest dyktaturą, które jest państwem autorytarnym, a jednocześnie osiągnęły bezprecedensowy sukces, były w stanie wyciągnąć z biedy miliony swoich mieszkańców, ich sukcesy są dość powszechnie znane. No i to jest model, który się bardzo Rosji podoba, dlatego że on oznacza rozwój bez demokracji i jak najbardziej Rosja by to chciała kopiować, natomiast no w dużej mierze na chęciach się kończy, dlatego że no jednym z największych sukcesów chińskich jest sprawne państwo. Państwo chińskie jest po prostu sprawne. Oczywiście ono nie jest tak sprawne, jakby mogło być, ma tam swoje mankamenty, ale zważywszy na to, że musi rządzić 1,5 miliarda ludności, no to jest naprawdę bardzo sprawne państwo. A z tą sprawnością państwa już w Rosji nie tak dobrze jest. Nie żeby była jakaś totalna katastrofa, bo tak też nie jest, no ale jednak dużo słabszym państwem jest Rosja. Ponadto ta kontrola państwa nad różnymi sferami życia społeczno-politycznego w Rosji jest dużo słabsza, mimo tego, że ten autorytaryzm rosyjski jest coraz mocniejszy, coraz wyraźniejszy, no to jednak bardzo daleko mu do pełnej, czy prawie pełnej, czy znacznej kontroli społecznej w Chinach. I tu leży pies pogrzebany. No po prostu Rosja nie potrafi, czy rosyjscy urzędnicy, czy rosyjskie państwo nie potrafi być tak sprawne jak chińskie, co wynika oczywiście z wielu elementów i kulturowych, i też trochę innego nastawienia. Tych czynników jest oczywiście cała masa, natomiast wynik końcowy jest taki, że po prostu Rosja jest dużo słabszym państwem, więc może sobie chcieć kopiować te różne modele i w jakim stopniu zawsze Rosja kopiowała modele. W czasach Piotra I kopiowano model europejski bez tych wolnościowych elementów i tak samo próbują teraz z Chin kopiować, no ale zawsze wynik jest tylko cząstkowy, to nigdy nie udaje się tak całkiem. Jakie są te obszary, gdzie Chiny i Rosja współpracują? Rozumiem, że możemy je podzielić na takie polityczne, jak na przykład
wspólne deklaracje, czy blokowanie konkretnych deklaracji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czy szerzej na forum ONZ, i także interesy gospodarcze, na przykład w energetyce. Jeżeli byśmy mogli się teraz na tym skupić. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, no to Rosja i Chiny mają, tak jak pan powiedział, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zawsze blokować raźniej we dwójkę. Tak jak się robi coś, co jest kontrowersyjne, co spowoduje krytykę, to zawsze lepiej razem w dwójkę, raźniej, więc to jest jedna rzecz. Szczególnie może tu, przepraszam, przypomnijmy, że wystarczy jeden głos, żeby zablokować. Tak, ale właśnie, szczególnie Chiny nie lubią być same, jak blokują w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Szczególnie Chiny, bo Rosja to czasami lubi być taka sama i samemu wszystko popsuć, to im sprawia dużo przewrotnej przyjemności, natomiast Chiny w ogóle wolą być w cieniu, mimo tej całej asertywności Xi Jinpinga, to jednak w takich sytuacjach Chiny wolą się schować za plecami Rosji, niech to Rosja będzie tym złym na świecie, tym, który blokuje, tym, który broni reżim syryjski na przykład, a Chiny sobie będą bezpiecznie w cieniu, więc i to pasuje obu stronom, bo Rosja to z kolei lubi być w blasku fleszy i być tym złym na świecie, bo wtedy gra powyżej swojej stawki, a to jest rzecz, którą Moskwa potrafi robić bardzo dobrze. To jest jedna rzecz. Do tego dochodzi takie ogólnoświatowe promowanie autorytaryzmów albo w wersji defensywnej przeciwstawianie się demokratyzacji, więc oba te państwa przyjaznym okiem patrzą na dyktatury wszelakie. No i to wynika oczywiście z kalkulacji wewnętrznych, z tego, że oni nie chcą tego, żeby im ktoś tutaj jakieś dywersje robił, jak oni by to nazwali, czyli żeby próbował demokratyzować. To jest oczywiście silniejsze w Rosji, ta emocja, bo też władza Putina jest mimo wszystko słabsza w Rosji niż władza Komunistycznej Partii Chin jest w Chinach, więc stąd i obawy większe. Natomiast no ogólnie mamy takie tendencje, czy promowanie autorytaryzmów na świecie. I to są takie globalne, bym powiedział, ONZ-owskie i ogólnoglobalne, to jest przeciwstawianie się, co oni nazywają hegemonizmem amerykańskim, czy jednowładztwu amerykańskiemu, chęć budowy świata wielobiegunowego, to jest znowu język ich oświadczeń. No i rzeczywiście zarówno Rosja, jak i Chiny chciałyby, żeby było więcej mocarstw, żeby był taki swoisty koncert mocarstw, to szczególnie Rosja by to chciała, gdzie by te mocarstwa się wzajemnie równoważyły. No i w tym sensie jakby hamowanie, czy blokowanie, czy osłabianie amerykańskiej hegemonii jest w interesach obu. Natomiast jeżeli chodzi o relacje bilateralne, no to najważniejszym elementami są oczywiście te już wspomniane przed chwilą, plus energetyka. Rosja jest największym dostawcą ropy do Chin, dostarcza też mnóstwo gazu i to po lądzie, co jest istotne, więc do tego dochodzi jeszcze dostarczanie węgla, plus różnych produktów rolniczych ostatnimi czasy. Także powoli Rosja zamienia się w taką bazę surowcową Chin. To jest bardzo istotny element. On oczywiście pasuje obu. Rosji gospodarczo tak dobrze nie pasuje, natomiast dla Rosji jest ważne, że oni mogą przedstawiać swoje relacje gospodarcze z Chinami Zachodowi po to, żeby uzyskać lepsze kontrakty od Zachodu, bo to jest stary straszak Rosji, że jak się wam nie podoba, to pójdziemy całkiem do Chin. No i to oczywiście działa. Natomiast do tego dochodzi sprzedaż broni, która jest bardzo istotna i to jest w zasadzie jedyna stale istotny element technologiczny, który sprzedaje Rosja, bo tak to same surowce, no a tak to broń, czasami jeszcze technologia jądrowa czy kosmiczna, ale to nie tak regularnie, natomiast broń jest regularnie, jest to jedno ze spoiw relacji rosyjsko-chińskich. No a do tego dochodzi umiejętność pogodzenia własnych, czasami sprzecznych interesów tych państw w różnych regionach świata, czyli na przykład w Azji Północno-Wschodniej, gdzie Rosja de facto przestała pełnić własną rolę, tylko stała się takim młodszym partnerem Chin, oraz w Azji Środkowej, gdzie sytuacja jest trochę inna. Tam dalej Rosja jest silniejsza, natomiast a Chiny są wyraźnie numerem dwa, natomiast udało się obu stolicom no, nie doprowadzić do żadnych konfliktów czy politycznych, czy nawet bardziej w tym rejonie świata. De facto podzielili się wpływami w Azji Środkowej. Rosja wzięła sferę polityczną i bezpieczeństwa, a Chiny wzięły sferę gospodarczą. No i ten problem jakby zniknął, czy został na chwilę odsunięty z relacji rosyjsko-chińskich. I do tego dochodzi jeszcze wspieranie się na arenie międzynarodowej, no oraz pomniejsze sprawy. Ogólnie trochę tego jest i jakby same te relacje, czy same te aspekty, o których tutaj wspominam, one w zupełności wystarczają, żeby relacje rosyjsko-chińskie były poprawne i ta poprawność tych relacji jest dość jasna, natomiast do tego oczywiście dochodzi granie tymi relacjami na świecie, przedstawianie ich właśnie jako modelowych, jako podbijanie własnej stawki wobec Zachodu, dlatego że im Rosja z Chinami się mocniej trzyma, tym Zachód musi każdemu z tych dwóch państw więcej dawać w różnych rozgrywkach, no i o to, i
o to chodzi. Także dużo łączy to jednak bardzo asymetryczne małżeństwo z rozsądku Rosji i Chin. Mnie tak zastanawia ta kwestia Azji Centralnej, bo to też się chciałem zapytać. Generalnie to są te republiki byłego Związku Radzieckiego. Rosja uważa za swoją sferę wpływu. To szczególnie widać na przykład tutaj w tej naszej europejskiej części, na Białorusi czy na Ukrainie. Jak do tego doszło, że udało się osiągnąć takie porozumienie, o którym pan mówi, że Rosja kontroluje kwestie polityczne, a Chińczycy są wpuszczeni w sferę gospodarczą? Czy to może wynika po prostu ze słabości rosyjskiej gospodarczej, że tutaj Rosja ustąpiła? No, dokładnie tak. Rosja nie chciała ustąpić. Jak Chińczycy zaczęli intensywnie wchodzić do Azji Środkowej, bo Chińczycy, może tak, zanim powiem, jak zaczęli wchodzić intensywnie, to jak to się zaczęło? Chińczycy po rozpadzie Związku Radzieckiego bardzo ostrożnie wchodzili do tego regionu, bardzo dbali o relacje z Rosją, bardzo dbali, żeby przypadkiem Rosja sobie niczego głupiego nie pomyślała. W międzyczasie weszli tam Amerykanie po 2001 roku. No i dla Rosji po pewnym czasie, bo początkowo Rosja oczywiście wsparła interwencję amerykańską w Afganistanie, ale potem pożałowała i z perspektywy rosyjskiej to Amerykanie stali się najważniejszym problemem, a z kolei Chiny stały się no, dobrym kolegą do rozwiązania tego problemu. No i Chińczycy w ten sposób po cichu, stopniowo coraz bardziej rośli w siłę w Azji Środkowej, aż w końcu w dekadzie lat 10. XXI wieku zaczęli już przejawiać poważne ambicje. No, najsłynniejszym tego przykładem była deklaracja o nowym jedwabnym szlaku Xi Jinpinga w Astanie. To też było, dzisiaj to jest oczywiście Nur-Sultan, natomiast w stolicy Kazachstanu to miało swoją wymowę i Rosjanie początkowo próbowali to blokować. Początkowo oczywiście w swoim klasycznym stylu wymuszali na republikach środkowoazjatyckich, żeby one nie współpracowały aż tak bardzo z tymi Chińczykami, ale w międzyczasie przyszedł kryzys ukraiński, przyszły kolejne kwestie i Rosja po prostu miała zbyt dużo różnych frontów, żeby móc jeszcze sobie pozwolić na rugowanie chińskich wpływów. W efekcie w okolicach roku 2014-15 doszło do takiego właśnie nieformalnego porozumienia rosyjsko-chińskiego i Rosja tak naprawdę zmieniła zupełnie retorykę, zaczęła głosić, że ona się przyłącza do jedwabnego szlaku i że w ogóle jest szansa i tak dalej. Nawet porozumienie podpisano o współpracy chińskich inicjatyw razem z Unią Euroazjatycką. No więc tak na dobrą sprawę Rosja ustąpiła tutaj, ale w charakterystyczny sposób, bardzo typowy dla relacji rosyjsko-chińskich, a mianowicie po cichu. To jest bardzo charakterystyczne, a Chiny z kolei nie wykorzystywały tego, nie było żadnego triumfalizmu ze strony chińskiej, tylko również po cichu jakby to zaakceptowały. W efekcie Rosja, no chcąc nie chcąc, raczej nie chcąc, musiała się podzielić tą Azją Środkową, ale to dlatego, że właśnie, tak jak pan mówi, jest słaba gospodarczo, a ponadto ma inne rzeczy na głowie i dla niej dużo ważniejsze są inne obszary bliskiej zagranicy, szczególnie europejskie, Ukraina, a potem jeszcze doszły dodatkowe obszary jak Bliski Wschód, jak Syria. No i wszystko to powoduje, że Rosja nie ma środków na aż tyle frontów politycznych. W efekcie tutaj ustąpiła i dzięki temu doszło do tego porozumienia. Ono oczywiście wynikało ze słabości rosyjskiej, ale też to nie jest taki najgorszy układ dla Rosji, dlatego że, no, że dalej to już nie jest wyłączna strefa wpływu rosyjska, ale Rosja dalej jest tam tym ważniejszym państwem niż Chiny. Oczywiście to się pewnie zmieni w ciągu 20-30 lat. Na razie to i tak nie jest tak najgorzej dla Rosji. Jeszcze na koniec porozmawiajmy o inicjatywie Pasa i Szlaku, na ile Rosja z niej korzysta i na ile Rosja współpracuje z Chinami właśnie w tym projekcie. Rosja miała dużo, na początku miała duże obawy wobec nowego jednomanego szlaku, czyli Pasa i Szlaku i właśnie chciała go blokować. Traktowała to w pewnym sensie jako konkurencję dla chociażby kolei transsyberyjskiej, z tym, że tu też musimy pamiętać, że ten nowy jedwabny szlak to ma wiele aspektów, tak? To nie jest tylko i wyłącznie ten transportowy, chociaż oczywiście ten się najbardziej kojarzy. Natomiast, no więc tych związanych z Rosją, to Rosja była taka właśnie rozdarta trochę, no ale potem właśnie na skutek kryzysu ukraińskiego, ale również innych czynników, Rosja uznała, że no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i postanowiła się przyłączyć do tego jedwabnego szlaku i maksymalnie na tym skorzystać. To wynikało również z sankcji zachodnich i ogólnie z rozczarowania Zachodem w Rosji, szczególnie po 2014 roku mamy taką postawę w Rosji, że dobra, my teraz pawarot na Wostok, tak? Czyli zwrot na wschód i teraz pójdziemy na wschód, z Azją będziemy i tak dalej. No i to były ogromne nadzieje w okolicach 2014-2015 roku. One przyniosły duże rozczarowanie. To znaczy ten jedwabny szlak no, nie przyniósł bogactw w Rosji. No chyba najsłynniejszym tego przykładem jest szybka kolej, która ma powstać między Kazaniem a Moskwą, którą mieli budować Chińczycy no, od dobrych już 10 lat. No i w
wciąż się to nie udaje, więc no i takich przykładów jest kilka, natomiast ten jest najsłynniejszy. No więc trochę Rosja oczywiście zyskuje na wejściu kapitału chińskiego, szczególnie w sferze technologicznej. Tu wyraźnie widać, że technologia chińska wchodzi do Rosji i jest mile widziana i powoduje rozwój tego kraju. Natomiast jednocześnie Rosja chciałaby znacznie więcej, oczekiwała znacznie więcej. No i ten jedwabny szlak no, nie przyniósł bogactw takich, o których marzyła Rosja. Wciąż jest takie przekonanie, że, no, że to jest za mało i że miało być lepiej. Ale oczywiście to rozczarowanie jest ukrywane właśnie po to, żeby móc rozgrywać te niby doskonałe relacje z Chinami w gierkach z Zachodem, żeby przedstawiać Zachodowi, że proszę, my tutaj mamy doskonałe relacje z Chinami, nie potrzebujemy was i tak dalej. Więc Rosja to rozczarowanie dość skutecznie ukrywa. Doktor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A wszystkich, którzy są zainteresowani jeszcze głębiej relacjami Pekinu i Moskwy, zachęcam do sięgnięcia do książki pana Michała Lubiny Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja, Chiny 1991-2014. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i Zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.